daty i zgodnie z tym, co proszę Państwa odczytałem na początku sesji, głos teraz zabierze w zakresie wypowiedzi maksymalnie do 3 minut pani Anna z osiedla Centrum C. Bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowna Rado, nie wiem, czy się zmieszczę, bo w piątek mi powiedziano, że będę miała 5 minut, więc proszę się okazać, że nie zdążę. Więc zgodnie z tekstem jednolitym statutów dzielnic miasta Krakowa, paragraf 14, punkt 7, zabieram głos w sprawie, która mnie i grupy mieszkańców bezpośrednio dotyczy. Sprawa dotyczy rodzin, które mają niepełnosprawne dzieci. Miałam okazję w te wakacje wyjechać na turnus rehabilitacyjny do Zembrzy. Skorzystałam z wyjazdu, nie będąc członkiem żadnego stowarzyszenia czy grupy wsparcia, jako mieszkaniec dzielnicy 18. Tam dowiedziałam się od innych rodziców, że wyjazdy wakacyjne dofinansowywane przez dzielnicę były organizowane już wcześniej. Rodzice ci mieli okazję wyjeżdżać nad morze z grupą wsparcia. Po powrocie z wakacji wysłałam drogą mailową podziękowanie do Rad Dzielnic Nowogródzkich i Rady Miasta za stworzenie mi możliwości wypoczynku. W naszej dzielnicy to podziękowanie zostało odebrane w dniu 2 września 2013 roku. Od tamtego czasu szukałam głównie przez internet informacji o działaniach dzielnicy na rzecz niepełnosprawnych. Przeczytałam artykuł z Gazety Wyborczej i oglądałam nagrania z sesji dzielnicy. W dniu 4 lipca podano na Radzie niesprawdzone informacje dotyczące warunków pobytu w Zembrzycach. Między innymi, że ośrodek nie jest dostosowany dla wózków, a pokoje są siedmioosobowe. Na stronie Kraków Caritas można znaleźć dokładny opis placówki. Ja z córką zajmowałam pokój dwuosobowy z łazienką. Dzieci na wózkach miały pokoje dostosowane do osób na wózkach. Ośrodek miał windę i podjazd dla wózków, wybrukowane podwórko. Dosłownie za płotem był plac zabaw, gdzie nasze dzieci, małe i duże, bawiły się z miejscowymi. Miały okazję odwiedzić Dinoland, Minizo i cyrk. Ogromne bańki mydlane na placu zabaw i konna przejażdżka na cyrkowej arenie dostarczyła im niezapomnianych wrażeń. Córka zawarła nowe przyjaźnie z mieszkańcami innych dzielnic. Ja miałam okazję odpocząć i równocześnie intensywnie rehabilitować dziecko. W przyszłym roku chcecie Państwo zgodnie z uchwałą 548/3 dofinansować turnus osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z grupy wsparcia. Na stronie internetowej dzielnicy w zakładce niepełnosprawni nie ma żadnej informacji o grupie wsparcia, o zasadach uczestnictwa, formach pomocy, jaką można uzyskać, o datach spotkań. W naszej dzielnicy mieszka 61 748 osób. Dane demograficzne z Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych mówią, że liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowi 12,2% ludności. 12,2% w naszej dzielnicy to około 7,5 tysiąca osób. Do ilu z nich dotarła informacja o pomocy dzielnicy realizowanej przez grupę wsparcia? Uchwała 548 ogranicza uprawnienie mieszkańców do korzystania ze środków jednostek samorządu terytorialnego do wąskiej grupy osób. Moim zdaniem jest to naruszenie interesów niepełnosprawnych zamieszkujących naszą dzielnicę. Mieszkańcy dzielnicy mają prawo korzystać w równym stopniu z wyremontowanych przez dzielnicę chodników, parkingów, placów zabaw i środków przeznaczonych na pomoc. Działania dzielnicy powinny przeciwdziałać wykluczeniu, nie dzielić niepełnosprawnych. Taki podział jest krzywdzący i społecznie tak po prostu po ludzku niesprawiedliwy. Chciałam Państwu jeszcze zostawić tego maila, którego wysłałam do Rady Dzielnicy razem z potwierdzeniem, że zostało to tu wyświetlone. W innych dzielnicach również. On był adresowany do dzielnicy 18, 17, do pana Bogdana Dąsala, dzielnicy 14, 16. A tutaj proszę Państwa jest opis ośrodka, w którym Państwo zorganizowaliście dla mnie i mojej córki wakacje. Również dla dziecka koleżanki i jeszcze kilku osób, którzy nie mogli tutaj dzisiaj przyjść, dlatego że mają w domu niepełnosprawne dzieci. Również takie na wózkach. Proszę mi wierzyć, że dziecko, które ma czterokończynowe porażenie mózgowe, miało okazję wytaplać się w strumyku, dlatego że zabraliście mnie na ten strumyk. Mama miała okazję pojechać jako mieszkanka dzielnicy, nie wiem dokładnie, której mieszka naprzeciwko domu handlowego Wanda. Miała okazję wypocząć i dziecko wyrehabilitować,
nie będąc w żadnym stowarzyszeniu czy żadnej grupie. Myślę, że powinni Państwo czasem pomyśleć również o tych, którzy nie wpasują się w grupę osób, która już istnieje. Bo nie zawsze wszystkim odpowiadają osoby. A jeśli my nie będziemy odpowiadać komuś, to nie skorzystamy z pomocy dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przekazanie materiałów. Dobrze. I prosiłbym o przesłanie ich w formie elektronicznej, żebyśmy mogli zamieścić do. Ale to Państwo już macie. To tak, jak najbardziej, ale mówię o materiałach, które Pani przed chwilą przeczytała. A to, tak? Też w formie elektronicznej. Tak, ale jeszcze w pisemnej. Proszę przekazać w formie pisemnej. Już. Mam takie, które nie jest poważne. Dobrze. I proszę o przesłanie. Będzie to załączone do protokołu. To ja czekam. Proszę Państwa, w takim wypadku oświadczenia i komunikaty. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w oświadczeniach i komunikatach? Bardzo proszę. Pani Ciężak, Pani Kapelarz, Pani Frankiewicz, Pani Mitka, Pan Więcław. I Pani Stawryła. I Pani Stawryła i Pani Jastrzębska. Pani Mitka, bardzo proszę. Ja, tak? Przepraszam, Pani Ciężak, tylko Miłka. Przepraszam najmocniej. Ja tylko chciałam powiedzieć, że dzisiaj od rana w RMF Max oraz w Dzienniku Polskim piszą na temat, że ZIKIT nie stać ZIKIT-u na utrzymanie fontan, nie będą ich robić iluminacji świątecznych, a zakończone jest to, że tak powiem ironicznie, naszym pomysłem, to znaczy naszym, ja za tym głosowałam, budowy fontanny na placu centralnym. No i zaczyna być to naprawdę niepoważne. No bo już jak ZIKIT, skoro w prasie twierdzi, że oni po prostu nie wydalają finansowo na utrzymanie fontan, a my budujemy kolejną, no to jest niepoważne. Dziękuję bardzo. Pani Kapelak. Ja mam w zasadzie tylko jedno pytanie i to retoryczne. Czy Państwu po słowach tutaj Pani nie jest wstyd? I to nie mówię wstyd w stosunku do mnie, tylko właśnie do wszystkich osób niepełnosprawnych, mieszkańców naszej dzielnicy. Ile razy ja tutaj właśnie trąbiłam, że to wsparcie nie powinno być kierowane do jednej wybranej grupy osób. Tylko wy wiecie i cały szczęście, że to świat, jak to zostało tutaj przedstawione. Także ja nie oczekuję odpowiedzi, natomiast zadajcie sobie Państwo to pytanie. Ja czy możemy tak dalej? Dziękuję bardzo. Pani Radna Frankiewicz. Ja chciałam tylko oświadczyć, bo to oświadczenie i komunikaty, oświadczyć, że wysłuchałam cokolwiek, zszokowałam się, a to dlatego, że miałam jakiś czas temu, abstrahując od tego całego wydarzenia, które miało miejsce z niepełnosprawnymi wyjazdem, jedno mnie najbardziej zaszokowało. Dlaczego poszła informacja, dlaczego ja uzyskałam taką informację, jak Państwo też, że w Zembrzycach są pokoje siedmioosobowe, nie nadające się dla, że ośrodek jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych i że są pokoje siedmioosobowe. Dziękuję bardzo. Pani Radna Mitka. Ja właściwie to nie wiem, może ja to źle zrozumiałam, ja się do Pani odwrócę, bo nie chcę siedzieć tyłem. Proszę Panią, moje pytanie brzmi przede wszystkim. To są oświadczenia i komunikaty. Komunikaty. Ja chciałam, ja uznałam to, co Pani tutaj przyszła, odczytała, że Pani nam dziękuję. Ale proszę Pani, my nie jesteśmy osobami kompetentnymi, żebyśmy mogli tutaj takie organizować, że tak powiem, stowarzyszenie. To nie o to chodzi. Skąd Pani się dowiedziała o tym wszystkim tak późno? Bo tutaj już działa na terenie naszej dzielnicy jest to stowarzyszenie od wielu lat. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Pani Rada się wypowiada w trybie oświadczenia i komunikatu. No nie, bo ja jestem zorientowana. Ja w dobrej wierze się zwracam do Pani. I proszę Pani. Chodziło o to, żeby Pani po prostu nawiązała kontakt z osobą, która to prowadzi, bo jak Pani wiadomo, Pani Jastrzębska, nie dlatego, że tu broni, chwileczkę proszę Państwa, bo ja teraz mówię, ma grupę wsparcia już od kilku lat, 50 osób. I teraz tak, może ktoś jest chętny tutaj z radnych, bo na razie to jest nagonka, może któraś z Pani radnych, bo Pani Lechut jest młodą osobą, może Pani by się zajęła taką sprawą, otworzyła sobie stowarzyszenie. Pani Miko, proszę się ode mnie w końcu odczepić, dobrze? Dać sobie na rozmowie. Szanowni Państwo, bardzo proszę o oświadczenie. Nie ma dyskusji. Dziękuję bardzo Pani Radnej Mitce.
pani radna Stabryła. Bardzo proszę. No ja chciałam oświadczyć, że jestem trochę może za ostro powiedziane, zniesmaczona tą dyskusją na temat osób niepełnosprawnych. Chciałam powiedzieć, że jeżeli z całym szacunkiem, że jeżeli pani uważa, że pani się nie może dostosować do jakiejś tam grupy, prawda, bo w grupie wsparcia są osoby z całego Krakowa, to jeżeli pani mówi, że musi pani dopiero poszukać kogoś, do kogo się pani dostosuje, tak zrozumiałam, to oznacza, że może pani ma za duże wymagania. Czy ja mogę trzeba by było przyjść do grupy wsparcia i zobaczyć, jakie są te osoby. Ale ja chciałam coś powiedzieć. Już za, proszę gdzie poczekać, są głosy w dyskusji. Czy to wszystko pani radna? Tak. Dziękuję bardzo. Pani radna Jastrzębska. Proszę państwa, powiem tak. W razie jest to oświadczenie i komunikaty. Jestem taką samą matką jak pani. I mimo braku czasu postanowiłam, że w momencie, kiedy zauważyłam, jaki jest problem, bo moje dziecko się rozchorowało, jaki jest problem, jeżeli chodzi o rodzinę, to wszystko. W związku z tym to był program MOPS-owski, kiedy ja to założyłam w Dzielnicy. I powiem tak, robię to od 12 lat, na pewno to już są ostatni rok, kiedy to będę realizować. Powiem tak, grupa wsparcia nie polega na w czasach, jak państwo mnie atakujecie od października, bo teraz nie było grupy wsparcia na w czasach, a całe wakacje byliśmy razem. Powiem tak, poza tym tak, proszę panią, była pani ostatnio na spotkaniu, niestety zdarzyła się taka sytuacja, że cztery rodziny nowe przyszły do grupy, panie przyszłyście, natomiast wyszłyście o godzinie 17:30, ponieważ na polecenie w sumie pana przewodniczącego przyszła dziennikarka. Jak pani wie, powiedziałam jedno. Najpierw będzie sprawa z panią dziennikarz, gdzie wyszłam w ogóle ze sali, a następnie zacznie się grupa wsparcia o godzinie 18:00. Panie, żeście wyszły. Powiem tak, grupa wsparcia nawet nie przy dzielnicy, ona zostanie ze mną. Natomiast widzę tutaj nowych, młodych radnych, którzy widzą, że wszystko, co robię, jest złe. I ja uważam tak, będąc w Radzie Miasta, może pani widzieć. Proszę, będzie bez personalnych tutaj zagrywek. Naprawdę mam tego serdecznie dosyć. Pani radna Kapela-Glegut. Nie, nie pozwalam sobie na ciągłe obrażanie. Pani radna Kapela-Glegut, bardzo proszę o nieprzeszkadzanie wygłaszanych świadczeń. Ja, proszę państwa, ja nikogo nie obrażam. Ja, nikt nie przerywał wcześniej. Bardzo ja proszę, uważam tylko jedno, że jeżeli widzę, że ktoś robi źle czy inaczej, to po prostu robię to inaczej. Pani jest tutaj, pani radna już też od 3 lat i mało tego, pani ma wykształcenie w tym kierunku. Bo ja to tylko znam po prostu ze swojej strony rodzinnej, może to robię nieprofesjonalnie. Ja bardzo chętnie, ja panią zapraszam od 3 lat na grupę wsparcia. Większość radnych bez przyszła. Personalnych tutaj. Ale ja proszę, proszę. Proszę do mnie słów nie kierować, pani, ja wcale sobie nie życzę tego słuchać. Pani radna, bardzo proszę. Pokrótce powiem tak, proszę państwa, jest 18 dzielnic. Byłam w Radzie Miasta, kiedy robiłam interpelację, że w każdej dzielnicy powinna powstać komisja do spraw niepełnosprawności. I ja panią wierzę, że po prostu jest taka sytuacja, że bardzo dużo rodziców chce gdzieś należeć, chce gdzieś być, chce być zaopiekowanym, ale od tego to powinno być państwo. Państwo to mówię, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pan Donsal, Wydział do Spraw Niepełnosprawności. Na pewno jest duże zapotrzebowanie. Powiem tak, mówię o grupie wsparcia. W tej chwili mamy dwie matki, które są w szpitalu, mają raka, nie miały gdzie oddać dzieci. I powiem tak, że grupa wsparcia się sprawdza, ponieważ matka jedna drugiej pomaga. Nie będę tu o tym mówić, bo widzę, że pani kiwa głową, po prostu pani ma jeszcze małe dziecko. Tutaj są w grupie wsparcia ludzie, którzy przeszli ze mną 12 lat. Mają już dorosłe dzieci, potem są większe problemy. I powiem w ten sposób, może wszystko robię źle. Od października, jak widzę, wyborcy jedyni, jacy przychodzą z uwagami, to są w sprawie grupy wsparcia, w sprawie niepełnosprawnych. Powiem, że to jak gdyby nawet w statucie Rady Dzielnicy, bo pani go czytała, nie ma czegoś takiego, jak żeby radny zajmował się niepełnosprawnością. Tym bardziej po godzinach, nie w komisji. I bezpłatnie. I bezpłatnie, proszę panią. A powiem tak, po co są wakacje grupy wsparcia? Gdyby pani pojechała na tego typu wakacje, to nie są wakacje dla rodziców, tylko to są wakacje dla dzieci. I teraz te dzieci dzień w dzień miały zajęte od rana do wieczora.
A wie pani po co? Po to, że one przez cały rok nie chodzą na dyskoteki, na zabawy. To są już dzieci, które mają po 40-50 lat. I na zakończenie powiem jedno, że już przyzwyczaiłam się, że jestem atakowana. I jednego, czego państwo mi nie odbierzecie, to miłości i przyjaźni tych dzieci. I ja bardzo przepraszam za wszystkie te sesje, że zawracam w ogóle głowę takimi sprawami, że kogoś obrażam. Mimo wszystko życzę i tak wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych wszystkiego najlepszego. A mogłabym życzyć jeszcze rządzącym, żeby w każdej dzielnicy powstała jakaś grupa wsparcia, żeby jakiś radny się tym zajmował, żeby chodził do kina, do miasta, żeby zajmował się w niedzielę, w soboty. Tego państwu życzę. Natomiast to, co robię źle, to bardzo dziękuję i przepraszam, że tyle uwag dostałam, a jeżeli chodzi o panią radną Legut, to ja panią nie obrażam. Natomiast tak jak mówię, ja w stosunku do pani miałam, nawet nie potrafię tego powiedzieć. Wydawało mi się, że jest pani jedyną radną z wykształceniem w pracy dla niepełnosprawności i ja pani proponowałam współpracę. Natomiast nic nie szkodzi, żeby pani założyła następną grupę młodych mam, które mają dzieci w przedszkola. I od nowa to prowadziła. Ja swojej grupy na pewno nie zostawię i rodzice, którzy przychodzą z dorosłymi dziećmi, przyjmuję ich wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, radni w dyskusji zostali, lista została zamknięta. Ostatnią osobą jest pan Janusz Więcław, ale to jest w innej sprawie. Dlatego bym prosił panią. Mogę. Bardzo proszę, tak jak najbardziej. Może najpierw to pani. Pani pytała, czy szukałam grup wsparcia i pomocy. Więc proszę państwa, od 3 lat chodzę z dzieckiem na zajęcia na osiedle Zgody do Domu Nadziei, gdzie jest masę zajęć. To znaczy się może od września nie ma, ponieważ nie dostali państwo pieniążków z PFRON-u. Dopiero od stycznia zaczynamy rehabilitację dzieci intensywną na nowo. Więc to nie jest tak, że ja nie jestem w żadnej grupie i moje dziecko przez te lata, 7 lat jak córka ma, siedziało, że tak powiem, w domu i nic z tym dzieckiem nie było robione. Mówię tylko, proszę państwa, o tym, że w dzielnicy działa wiele tego typu stowarzyszeń. Ja, broń Boże, pani Krystyno, uważam, że pani zrobiła dużo dobrego dla tej grupy osób, które pani zrzesza. Może się nie wydaje, że ja już mam za sobą doświadczenia, pewnie jeszcze nie mam takich, jakie ma pani, bo mam dziecko małe, ale wiem, że rodzic zostaje z tym sam, proszę państwa. Dostaje wypis ze szpitala i zostaje z tym sam jak palec. Czasami się odwracają od niego sąsiedzi, odwracają się rodzina, a na tych zajęciach, na Zgody, ja spotykałam mamy, które u pani w grupie są. Powiem tak, nie rozmawiałyśmy na temat grupy wsparcia. Byłyśmy na obozie w Zembrzycach, z pani grupy też były 4 osoby. Czy to jest ich ocena, jak one się tam bawiły? Naprawdę. Nikt nie mówi, że pani robi coś złego. Mówię tylko, że od września na Zgody nie było środków na rehabilitację dzieci. A części rodziców nie stać nawet na 25 zł za rehabilitację zapłacić. Za godzinę pracy z rehabilitantem, z logopedą. Proszę mi uwierzyć. Pani doskonale sobie zdaje sprawę, że zasiłek pielęgnacyjny wystarcza na to, na co wystarcza, czyli nie na za wiele. I broń Boże, ja nie miałam intencji, żeby powiedzieć, że grupa wsparcia w tej dzielnicy nie jest potrzebna. Tak jak pani mówi. Przy każdej dzielnicy powinna działać taka grupa wsparcia, proszę państwa. Państwo jesteście radnymi. Jeszcze przez 2 lata, myślę, może należałoby kolegów namówić, prawda? Bo dzielnice zrzucają troszeczkę robotę na panią, tak? Zrzucają. Jest masę stowarzyszeń, które potrzebują państwa wsparcia również. Ja czytałam tutaj wypowiedzi pani w tych takich gazetkach, które dzielnica wydaje, ale tam też jest tylko tak troszkę lakonicznie to potraktowane. Nie ma napisane, że grupa wtedy przyjmuje o tej godzinie, kto się może zwrócić o pomoc. A to powinno być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Ja tutaj tylko w uzupełnieniu
informacje o grupie wsparcia funkcjonują na stronie internetowej, jak również informacje gazetowe, które są informacjami gazetowymi związanymi z dzielnicą Koruna w Głosie, jak również w gazetkach, więc te informacje są publikowane i są na temat grupy wsparcia, te informacje tam zamieszczane. Czy pani jest w głosie połączonym z panią? Tak, to znaczy ja tylko tak chwileczkę. Bardzo ja też... proszę o... Bo ja, że tak powiem, jestem... Chciałbym przypomnieć, proszę chwilę, ja chciałbym pani z fundacji przypomnieć, że nazwisko należy wyczyścić, żeby zgodnie z uchwałą ustawą. Tak, ja oczywiście nie jestem, że tak powiem, mieszkanką państwa dzielnicy, bo ja jestem mieszkanką dzielnicy 14, więc tak, właściwie to przyszłyśmy, może nie zostało tak do końca to odebrali, przesłanie nasze miało być inne. Znaczy chodzi nam o to, żeby te, że tak powiem, to wsparcie, które już jest od 7 lat, nie wspierano tylko tych samych dzieci. Bo proszę mi wierzyć, że tak jak pani Krystyna powiedziała, że jak pani powie tym dzieciom, że one nie jadą, a proszę mi powiedzieć, jak ja powiem swojemu dziecku, które nie pojedzie. Pani Krystyna, ale dlaczego ma nie jeść? Szanowni państwo, bardzo proszę, jesteśmy w punkcie oświadczenia i komunikaty, nie dyskusji na temat sytuacji związanej z osobami niepełnosprawnymi na terenie dzielnicy 18 Nowa Hucha. Bardzo bym prosił o wypowiedź pani, proszę uprzejmie, bardzo proszę o wypowiedź pani. Nie, pani nie poucza, że ja źle robię. Ale proszę tylko wypowiedzieć się dobrze, proszę się wypowiedzieć, dobrze? Bardzo proszę. Więc, bo pani pyta, dlaczego nie pojedzie, więc ja pani odpowiem w ten sposób, że małe dziecko może pojedzie co rok, jak będą te pieniążki z PFRON-u, ale większe dziecko, proszę mi wierzyć, co rok bardzo rzadko się zdarza, bo nie ma pieniążków. No nie oszukujmy się, te dzieci z grupy wsparcia, pani Krystyna, które pani prowadzi, super spędziły wakacje przez 7 kolejnych lat z rzędu. A proszę mi wierzyć, są takie dzieci, które nie były na przykład w życiu swoim, albo były tylko raz. Mają 20, 30 lat, 40. Z pani grupy wsparcia w Zembrzycach były dzieciaki, które wcześniej, wiem, że były na turnusie rehabilitacyjnym z PFRON-u. I w tym roku znów pojadą z pani grupą wsparcia. Czy to jest uczciwe? Proszę powiedzieć. Czy to jest uczciwe? Proszę panią. Ja tylko chcę powiedzieć to, że żeby jednak te inni postarać się pomóc też innym dzieciom. Żeby też mogły skorzystać inne dzieci z innych grup. Nie wiem, z przedszkoli, z terapii zajęciowych. Jest bardzo dużo rodziców biednych i nawet, że tak powiem, niedoinformowanych, którzy nawet nie mają pojęcia, gdzie można się udać, co by ich dziecko chociaż raz w życiu pojechało na miejsce. I a propos jeszcze, bo tam mnie też bardzo urzekło Pyskowych, pani Krystyno. Proszę. Pani tam duży nacisk kładzie na, że tak powiem, niepełnosprawność wózkową, może to tak nazwę. Ja mam dziecko nie z niepełnosprawnością wózkową. Mam dziecko, które cierpi na całościowe zaburzenie i autyzm. Jest dzieckiem z zespołem jelita drażliwego. Jest dzieckiem, które jest na diecie bezglutenowej, bezmlecznej, bezcukrowej. I proszę mi wierzyć, że to... Poczułam się, jakby pani kategoryzowała niepełnosprawności. I proszę mi wierzyć, że jest mi też bardzo ciężko. Chciałam tylko jedno powiedzieć na zakończenie. I też czasem go pampersuje. Proszę pani. Czasem go pampersuje i proszę mi wierzyć, że pampersy też nie przeszkadzają, żeby... Wspaniale spędzić wakacje. Ja mam bardzo proszę zmierzać do końca swojego oświadczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Jaszczemska. Na zakończenie chciałam powiedzieć, Stanisława Rusinowska, pani Frankiewicz. Że mówiłam to już na sesji, państwo żeście słyszeli. Jeżeli znajdziecie jedną matkę, która przyszła, nawet mam takie matki, które przychodziły w maju, w czerwcu, przyszły po prostu po to, żebym poznała dziecko, jakie ma schorzenia, bo jak pani wie, to nie jest obojętne. Jadąc razem, natomiast nigdy się nie zdarzyło, żeby komukolwiek powiedziała, że nie pojedzie, czy żeby grupa powiedziała, że nie pojedzie. Pieniądze żeśmy dzielili, dopłacali rodzice i jechało 80 osób. To proszę mi powiedzieć, 80 osób, każdy z państwa wie, ile dawaliście na niepełnosprawnych na uchwałę. A najtańsze czasy są 1700 zł plus transport. I jechało 80 osób. Dwa autokary, proszę państwa. Kto wam powiedział, że ja kogokolwiek nie przyjęłam? Mało tego, szukałam sponsorów i to, co chodzą te bajki od października, to jest wszystko nieprawda. Proszę nie patrzeć, nie słuchać rady. Proszę mi między rodzicami znaleźć kogoś, komu odmówiłam wyjazdu.
A druga sprawa, że te wszystkie pretensje powinny iść w kierunku pana Gonsala i Wydziału do Spraw Niepełnosprawności. Bo ja nie jestem w stanie zabezpieczyć całego Krakowa, a powiem tak, tym dzieciom się należy co roku wyjazd, a panie same mówicie, żadnej z was na to nie stać i tych rodziców też nie stać. Nie mówcie, że to są bogaci ludzie, a te dzieci po prostu raz do roku powinny zobaczyć coś innego. I jeżeli chodzi o Zembrzyce, nie powiedziałam nigdy tutaj, że były pokoje siedmioosobowe, bo tego nie wiedziałam i nie mogłam powiedzieć. Natomiast powiem jedno, te dzieci się muszą integrować nie w lesie, bo one siedzą cały czas w domu. I potem 40-letnie dziecko nie może nawet iść do DPS-u, bo nie jest nauczone po prostu chodzić po ulicach, bo rodzice też z nimi siedzą w domu. To jest tak duży problem, że moglibyśmy tu 3 godziny rozmawiać. Ale powiem tak, że jeżeli ktoś przychodzi na grupę wsparcia i rodzice nawet się kłócą, ale dochodzimy do wspólnego porozumienia, bo my tylko wiemy, co to jest tak, tego typu niepełnosprawność. Ale widzę w tym wszystkim jakąś, nie wiem, od października po prostu cały czas atak. A ja tylko proszę, jest tylu radnych, w każdej dzielnicy 21. Każdy ma prawo założyć grupę i pomagać ludziom, którym chcą. Są ludzie, którzy u nas lubią sport, pomagają takim ludziom. Inni ludzie pomagają klubom kultury i różnym innym. Proszę się zwrócić do radnych, ja zapraszam. Proszę przyjść na grupę wsparcia, porozmawiamy. Macie panie pretensje, pani jest z dzielnicy 14. Macie państwo też swoją komisję do spraw jakichś tam społecznych. A panią zapraszam tutaj i wyjaśnię pani na pewno wszystko i rodzice też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Rusinowska, bardzo proszę. Ja chciałam tylko jedno powiedzieć. Akurat ja byłam przy ostatnio, właśnie robiliśmy listę osób wyjeżdżających właśnie w tym roku na tym. I chciałam powiedzieć, że każda dzielnica, jeżeli pani była w swojej dzielnicy, złożyła pani pisemko i dostała pani te wpłaty, prawda? Tak, czy, tak, no, tak. Bo to widzi pani. Więc no, na tej zasadzie, czyli był ten kontakt i dostała pani. Myśmy wybierali, każda dzielnica miała ileś osób. Była taka dzielnica, że w ogóle nikogo nie wystawiła, proszę panią. Mimo to te pieniążki przeszły na inne osoby. Więc wie wydaje mi się, że tu ja było. Przepraszam, ja cały no, czas i cały czuję, czas że jesteśmy niezrozumiane. Bardzo proszę. Że pani, szanowny że państwo pani, szanowny panie, bardzo proszę o zachowanie. No więc dziękuję. Dlatego mówię, że po prostu akurat ja byłam, były osoby, które były zgłoszone i to dostały przydział tych w czasu dla tych osób, które nie były, czy pierwszy raz jechały, takie warunki, takie sytuacje. Więc wydaje mi się, że nie rozumiem całkiem o co tu chodzi. Bo jeżeli nawet mówicie państwo o grupie wsparcia, to jest przy naszej dzielnicy. A ponieważ przy waszych dzielnicach innych nie działa taka grupa, ale pani mówi, że spotkała się i wie, że istniała grupa wsparcia. Przepraszam, ale to są pieniążki to publiczne, nam tylko o to chodzi. Ale szanowna, szanowna pani, bardzo proszę. Czy Stasia? Tak, ja dziękuję. Dziękuję bardzo pani radna Frankiewicz. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli jesteśmy, żyjemy w państwie prawa, to każdy statystyczny, brzydko to może zabrzmi, ale statystycznie niepełnosprawny, jak to pani dobrze obliczyła, mam nadzieję, że dobrze, czyli 12% niepełnosprawnych w dzielnicy, czy 12% niepełnosprawnych w Polsce ma prawo, a państwo ma obowiązek i my radni zapewnić uczciwy dostęp do informacji i uczciwy dostęp do środków finansowych, bo nikt tu nikomu łaski nie robi, że jedni dostają, drudzy nie dostają. Każdemu się pieniądze należą jak są gości. I pani się należą i nikt pani nie zmusi do należenia do jakiegoś stowarzyszenia, czy organizacji, czy grupy wsparcia. I pani ma prawo, a my mamy obowiązek pani te środki zapewnić. I na pewno mamy wszyscy obowiązek zapewnić państwu uczciwy dostęp do informacji, gdzie, jak i w jaki sposób starać się o środki, żeby dzieci niepełnosprawne, dorosłe czy te malutkie mogły pojechać na turnusy, czy korzystać z tych przywilejów, z tych pieniędzy, które są, pochodzą z naszych podatków. Z podatków, które wszyscy płacimy. Dziękuję bardzo. Pan radny Maranda, ja rozumiem, że to jest ja w tej dyskusji, tak? Tak, tak. Tylko w kwestii formalnej, ponieważ punkt doświadczenia i komunikaty przerodził się w debatę nad niepełnosprawnością i wieloma tu
drażliwymi sytuacjami, jakie już któryś raz z kolei się pojawiałem na sesji, no to dobrze by było, żeby zorganizować taką sesję jeszcze jedną, która by pewne rzeczy wyjaśni i zaprosić te różne stowarzyszenia ludzi i taką typową sesję związaną z tym, żeby sobie wyjaśnić. I to będzie też jakaś no, możliwość dotarcia do różnych osób, no bo w tej chwili to już jest drugi raz, tak, że raz dyskusja też była w oświadczeniach, w komunikatach, z pół godziny trwała i nie lepiej. I teraz to samo jest. No. Ja rozumiem, panie przyszły, zasygnalizował program, no pan przewodniczący nie powinien dopuszczać do tej debaty, ewentualnie komisja mieszkalnictwa czy coś powinna takie coś zorganizować i wtedy jest sens. A tak, no to jest takie no, przegadywanie się, nie jest to przygotowane. No tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, ad vocem panu radnemu. Chciałem powiedzieć, że państwo radni doskonale zdają sobie sprawę, że jesteśmy w punkcie oświadczenia i komunikatu i nie pierwszy raz państwo radni starają się wykorzystać ten punkt do prowadzenia różnych debat na różne tematy. Nie widzę nic drożnego w tym, żeby dopuszczać do takiej dyskusji, ponieważ jak to już inni radni wcześniej zauważali, może pan radny nie miał sposobności, należy rozmawiać, więc dlatego dopuszczam do takich dyskusji w tym zakresie. Lista głosów radnych w tej dyskusji oświadczeń komunikatów tutaj została zamknięta i rozumiem, że pana głos jest ostatni. Jeszcze jest głos pana Więcława w zakresie dyskusji, która ma się toczyć już w innym temacie, czyli tak naprawdę oświadczenia i komunikatu. Ja panią dopuszczę jeszcze na pół minutki, bardzo proszę. Chciałam, bo pani powiedziała, że to pani sprawdzała te wnioski. Dla osób, które jechały. Cała komisja w urzędzie, tak z panem Dosalem, z panem. Całej komisji. Tak, tak, tak. I właśnie o to chodzi, żeby w przyszłym roku było tak samo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pan Janusz Więcław, jeszcze na końcu też poświadczenie komunikatowe. Ja chciałem wnieść inny akcent. I chciałem przypomnieć państwu, że ponad pół roku temu udzieliliście wsparcia mnie i pani Limice w sprawie poparcia działań przeciwko nowym propozycjom rozliczeń mieszkańców, jeżeli chodzi o opłaty za śmieci. Urząd nie ugiął się i podtrzymał swoje zdanie i sprawa trafiła do sądu i w ubiegłym tygodniu, 11 grudnia było ogłoszenie wyroku i częściowo Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał nasze racje i co prawda wyrok nie jest jeszcze prawomocny, bo Urząd Miasta prawdopodobnie odwoła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale jeżeli by była podtrzymana jakby akceptacja naszych działań przez to, co sąd zatwierdził, to byłaby no, następna rewolucja, bo sposób rozliczenia kubułowego, gdzie 70% mieszkańców Krakowa w tym momencie rozlicza, w tym momencie wypadła. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, i ostatnie doświadczenie. Ja jeszcze też, panie przewodniczący, może przed panem. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Swojej koleżance. Pani nie wiem, z jakich źródeł korzystać, bo ja przeglądam wszystkie publikatory, ale o fontannach. Jedyna fontanna była wymieniona u Franciszkanek. A inne i nic, żadnych takich tematów, o których tutaj pani znaczy. Ja mówię o artykule z Dziennika Polskiego i wypowiedzi z radia RMF Max. Dziennika Polskiego. Marcina Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja tutaj państwu zapraszam na posiedzenie komisji mieszkaniowej i pewnej Komisji Zdrowia, bo to jest ta komisja, która jedna i druga są zazwyczaj połączone, które zajmują się tymi sprawami. To jest zawsze drugi wtorek miesiąca. Zapraszam bardzo serdecznie. I tam można uzyskać wszelkie informacje, przedstawione są, porozmawiać również na te tematy, które są ważne.
Jak i również wiem, że pani byłyście na grupie wsparcia, bo pani ze mną właśnie rozmawiała w trakcie tej grupy wsparcia. Też pewnie zapraszam, bo pani Krystyna to mówiła i pewnie podtrzymuję. Proszę przyjść, zobaczyć, jeszcze raz porozmawiać z tymi wszystkimi osobami, które w tej grupie wsparcia uczestniczą. A do państwa radnych, szanowni państwo, tak naprawdę problem osób niepełnosprawnych w naszej dzielnicy w taki sposób bardzo zaogniony, co jest mi niezmiernie przykro, toczy się tak naprawdę od początku tej kadencji. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego jest taka szeroka dyskusja na temat tego problemu osób niepełnosprawnych, bo przecież jako radni tak naprawdę każdy z nas na swój sposób w sercu rozważa i później stara się pomagać tym osobom niepełnosprawnym. Ja dziękuję bardzo. Proszę państwa, zamykam punkt 7, oświadczenia i komunikaty. Punkt 8, ustalenie terminu następnej sesji. Następna sesja odbędzie się 7 stycznia o godzinie 17. 7. Obecnych na sesji zgodnie z listą komisji. Ciszej! A najpierw będzie sesja podana komisji, tak? Budżet będzie wygłosowany. Szanowni państwo, kolejna sesja odbędzie się 7 stycznia o godzinie 17. Wszystkich państwa uważam za mocno powiadomionych według listy obecności. Zamykam 40. sesję Rady Dzielnicy 18. zwołanej na poniedziałek 6 stycznia na godzinę 18.